Serwus, witaj na kanale Krychu Gotuje. Dziś 5 przepisów na czarną porzeczkę. Na początek kilka informacji o porzeczce czarnej, Ribes nigrum. Gatunek rośliny należący do rodziny agrystowatych, pochodzi z obszarów Europy i Azji o umiarkowanym klimacie. W Polsce występuje w stanie dzikim na całym Niżu i w pasie wyżyn, jest również pospolicie uprawiany. Uprawiana prawdopodobnie już w XIV wieku, początkowo w Holandii i Danii, a później także w Anglii i we Francji. Roślina owocowa na plantacjach daje cenne owoce, nadaje się do spożycia na świeżo i do przetworów, wina, galaretek, drzem i soków. Nasiona są źródłem oleju o dużej zawartości wielonasyconych kwasów tłuszczowych szeregów N3 i N6. Pierwszy przepis to koktajl z czarną porzeczką. Do przygotowania koktajlu potrzebować będziesz 2 szklanki czarnych porzeczek, 2 szklanki mleka 3,2% oraz 4 banany. Banan, czarne porzeczki zmiksować, dodać mleko i ponownie zmiksować, doprawić miodem. Drugi przepis to sernik na zimno z czarną porzeczką. Do przygotowania potrzebować będziesz do spodu 250 g herbatników, 150 g masła, 3 łyżki kakao. Masa serowa, 1 kg twarogu sernikowego w wiaderku, 180 g jogurtu naturalnego, 200 g cukru, 2 łyżki soku z cytryny, 3 łyżki kopiaste żelatyny, 1/3 szklanki wody, 350 g czarnej porzeczki, 200 g cukru. Góra, 200 ml kremówki, 1 łyżka cukru pudru. Przygotowanie spodu. Herbatniki rozkruszyć w blenderze, dodać ciepłe, roztopione masło i zagnieść. Wyłożyć na spód tortownicę o średnicy 28 cm, dociskając i wyrównując powierzchnię. Masa serowa. Ser, jogurt naturalny, cukier i sok z cytryny zmiksować. Dodać małym strumieniem rozpuszczoną w wodzie letnią żelatynę i cały czas zmiksować. Połowę białej masy wylać na spód z herbatników i włożyć do lodówki. Czarną porzeczkę razem z cukrem zmiksować w blenderze na mus. Dodać do reszty masy serowej i wylać na białą masę serową. Włożyć na kilka godzin do lodówki, najlepiej na całą noc. Przed podaniem udekorować bitą śmietaną i czarną porzeczką. Bita śmietana, zimną kremówkę ubić na sztywno, dodać cukier puder, całość zmiksować. Trzeci przepis to galaretka z czarnej porzeczki. Składniki: 1 kg czarnej porzeczki, 800 g cukru. Przygotowanie: owoce zagotuj i zmniejsz moc palnika do minimum, cały czas mieszając zawartość garnka, by nie przypalić owoców. Po 5 minutach gotowania zdejmij garnek z palnika. Całą zawartość przeceć dokładnie przez sitko. Pulpę z pestek i skórek raz jeszcze dokładnie odciśnij, tym razem przy pomocy gazu. Do zlanego soku wsyp cały cukier. Sok gotuj tylko do momentu, gdy cukier całkowicie się rozpuści. Jeszcze wrzącą galaretkę przelewaj do słoików i zakręcaj. Czwarty przepis to serniki na zimno z czarną porzeczką. Składniki: 500 g czarnej porzeczki, 2 łyżki żelatyny wieprzowej, 3 łyżki miodu, 300 g białego sera. Przygotowanie: czarną porzeczkę zmiksuj, można przetrzeć przez sito. Zacznij podgrzewać, mieszając, aby się nie przypaliła. Dodaj miód. Kiedy się zagotuje, zdejmij z ognia i dodaj 2 łyżeczki z żelatyny i mieszaj trzepaczką. Kiedy lekko ostygnie, dodaj biały ser i zamieszaj. Nalewaj do silikonowej formy na muffiny, wychodząc z niej z wielką łatwością. Staw do lodówki, aż stężeją. Piąty przepis to dżem z czarnej porzeczki. Na 1 kg owoców potrzeba około 500 g cukru. Owoce na dżem muszą być bardzo dojrzałe. Porzeczki z natury są kwaśne i dopiero dojrzewające zyskują na słodyczy. Kiście owoców dokładnie myjemy w zimnej wodzie. Czarne porzeczki wkładamy do szerokiego, płaskiego rondla. Wlewamy odrobinę wody, tylko trochę na dno, aby owoce się nie przypaliły. I podgrzewamy pod przykryciem, aż się zagotują i nieco odparują. Gdy owoce puszczą sok, odkrywamy garnek i od tej pory gotujemy na małym ogniu, aż masa owocowa zmniejszy się objętość co najmniej o 1/3. Gdy masa zgęstnieje, dodajemy cukier, wtedy zrobi się znowu rzadsza, odparowujemy więc jeszcze nieco wody, często mieszając, by dżem się nie przypalił. Gdy zrobi się tak gęsty, że masa przedzielona łyżką nie od razu zlewa się z powrotem, można nakładać dżem do słoiku. Dżem porzeczkowy nakładamy do słoików, zakręcamy, odwracamy wieczkiem w dół i zostawiamy do ostygnięcia.